Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moim gościem w studiu jest pani Janina Jakubowska z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Witam Dzień serdecznie. Dzień dobry Państwu. Za chwilę zabrzmi w wielu szkołach, dolnośląskich szkołach, pierwszy dzwonek. Proszę powiedzieć, jak wyglądają, jak przebiegają przygotowania do nowego roku szkolnego? No, pani redaktor, pełną parą, wiadomo, taki okres. Na pewno przede wszystkim w tej chwili koncentrujemy się już na wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego, która odbędzie się w Pisarzowicach w zespole szkolno-przedszkolnym. Natomiast przygotowanie do tego nowego roku szkolnego, ja myślę, że nie można mówić, że one trwają od kilku miesięcy, one trwają od kilku lat, bowiem w 2009 roku już podstawa programowa, nowa podstawa programowa weszła do przedszkola, do klas 1-3 szkoły podstawowej i do gimnazjów, a w obecnym, rozpoczynającym się wkrótce roku szkolnym, ta podstawa będzie wdrożona w klasach 4-6 i w szkołach ponad gimnazjami. Czyli w szkołach średnich. No właśnie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób, czy jakie główne zmiany, może najpierw tak, pojawią się w szkołach właśnie, jeśli chodzi o nową podstawę programową w klasach 4-6 i w szkołach średnich? Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałam tutaj dodać właśnie w kontekście tych ostatnich lat, że tych zmian jest dużo. W związku z tym myśmy przygotowywali nauczycieli, dyrektorów przede wszystkim, poprzez różnego rodzaju konferencje, szkolenia, spotkania. Także myślę, że nikt tu nie może nam zarzucić, że nic nie było robione. Natomiast no, pracy będzie na pewno bardzo dużo. I teraz właśnie wracając do pani pytania. Jednym z nich to na pewno podstawa programowa. Tak, podstawa programowa, ramowe plany nauczania. Koniecznie trzeba tutaj wspomnieć o dużych zmianach również w kształceniu zawodowym. I tu młodym telewidzom warto będzie w naszej rozmowie zasygnalizować również te sprawy, jak również o tym, że zmienia się troszeczkę ta mapa szkół, bo pewne szkoły są albo przekształcane, albo tak jak liceum profilowane, w ogóle nie będzie. Będzie wygasać i znika z mapy szkół. Zatem od początku, co będzie najważniejszą zmianą, z którą zderzą się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie od 1 września? Dla nas każdy z tych aspektów jest bardzo ważny, ale niewątpliwie nowa podstawa programowa, wokół której zresztą było, gorące, jak pani dyskusje, wie, gorące dyskusje. Natomiast ja sądzę, że nie ma co tutaj w tej chwili już, bo są przepisy, jest wdrożona, będzie wdrożona od 1 i no, zobaczymy wynik. Na pewno mniej lekcji historii. Na pewno. Pani redaktor, pozwolę sobie od razu pani przerwać, bo tu musiałybyśmy więcej czasu na ten temat poświęcić, ale myśmy naprawdę po tych dyskusjach przeliczali. Tych godzin nie będzie mniej generalnie. To się początkowo chyba tak wydawało, ponieważ te ramowe plany się zmieniły. Przedtem była określona tygodniowa liczba. Teraz jest liczba ogólna. Ale proszę zwrócić uwagę chociażby na taką rzecz. Historia, o której było tak głośno. W klasie pierwszej będzie tych godzin, o ile dobrze pamiętam, 60. W związku z tym to jest tygodniowo 2 godziny. Natomiast w drugiej i trzeciej klasie, jeżeli ktoś wybierze rozszerzenie, tych godzin będzie 3 tygodniowo. Czyli jeżeli nawet 4, bo tam zależy od przedmiotu. Licealista decyduje się na prowadzenie, na przykład zdawanie na maturze historię, to wtedy, rozumiem, nie traci na godzinach. Tak, natomiast pewnie chodzi o ten drugi aspekt, że ktoś jest ścisłowcem, tak? Wybiera rozszerzone przedmioty ścisłe i historia i społeczeństwo. I ta liczba godzin została określona na 120 na 2 lata. Ponieważ ramówka jest przygotowana na 30, podstawa jest określona na 30 tygodni, a w ciągu roku jest tych tygodni więcej, ale powiedzmy 30, a więc 120 godzin na te 2 lata, to jeżeli podzielimy na 3, to na 30, to są 4 godziny, dobrze mówię, 4 godziny tygodniowo, to
Ja myślę, że też tutaj kolejny aspekt, który był podnoszony w trakcie gorących dyskusji, dotyczył tego, że zakres merytoryczny nauczania historii zostaje zmieniony, zmodyfikowany. To znaczy nauka historii w gimnazjum właściwie powiela te same tematy w szkole średniej i kończy nauczanie historii na 45 roku. Wypada historia współczesna. No właśnie, czy faktycznie te obawy są słuszne? Ja bym nie chciała tutaj rozmawiać właśnie w takim kontekście, czy słuszne, czy nie, bo to się okaże po realizacji. Natomiast pewne jest, proszę zwrócić uwagę, wciąż narzekamy, że te wyniki, prawda, nie są zadowalające, wyniki nauczania. Zobaczymy, jak będzie po wdrożeniu tej podstawy programowej. Chodzi o to, zamysł jest taki, aby była ciągłość, żeby właśnie nie powtarzać. Ale nie powtarzać to nie znaczy, że nie odwoływać się do wiedzy uczniów. Bo nauczyciel w każdym momencie, czy to historyk, czy polonista, w każdym momencie, jakąkolwiek nie będzie omawiał epokę, to będzie sięgał po wiedzę uczniów, bo ja sobie nie wyobrażam mówić o patriotyzmie na przykład, nie odwołując się do ważnych wydarzeń. Przedmioty ścisłe, chemia, biologia, geografia. Ostatnio samorząd Wrocławia ogłosił, że trzeba będzie redukować godziny właśnie z nową podstawą programową i w efekcie zwolnić nauczycieli, ograniczając godziny nauczania właśnie tychże przedmiotów w szkołach gimnazjalnych i średnich. Czy faktycznie będzie tak, że przedmioty będą krojone, godziny będą zmniejszone? Tutaj powiem pani redaktor w ten sposób, że to będzie zależało oczywiście od tego, jakie przedmioty rozszerzone wybiorą uczniowie. Pozwolę sobie tutaj jeszcze powiedzieć o tej przyrodzie, która będzie dla humanistów, prawda? Przedmiotem uzupełniającym, więc ci fizycy, geografowie, chemicy, oni będą uczyć tejże przyrody. Może to uczyć jeden z tych nauczycieli jakiś czas, potem kolejny, w zależności od bloku, jaki będzie omawiał. Mogą się zmieniać, więc ja tutaj nie widzę większego również problemu. Poza tym, no, jeśli już pani wspomina o nauczycielach, to myślę, że oni będą mogli znaleźć również pracę, o czym wspomnę tutaj za chwilę, mówiąc o kształceniu zawodowym, ponieważ wiele tych szkół, tak jak powiedziałam, skreślonych będzie, wytartych z mapy szkół, ale wszystkie szkoły dla dorosłych mogą przekształcić się, jeśli organ prowadzący właśnie pozwoli, w licea ogólnokształcące dla dorosłych i tam będą też mogli znaleźć pracę. Czy to oznacza, że podstawa programowa, która wchodzi między innymi do szkół średnich, całkowicie zmienia model nauczania? I czy słuszne jest stwierdzenie, że młody człowiek, który rozpoczyna naukę w szkole średniej, musi już na początku, albo przynajmniej dobrze byłoby, gdyby na początku określał swoje preferencje związane czy to z dalszym kształceniem na studiach, czy to przynajmniej z egzaminem dojrzałości? Ja myślę, że oni już w tej chwili określają. I sięgnę chociażby po historię gimnazjum. Gimnazjum powinno być szkołą taką ogólną jeszcze, bez profilowania. Proszę sobie przypomnieć, wiele gimnazjów, oni już profilują. Gimnazjum takie, językowe, siakie, inne, ścisłe. Prawda? A więc już na tym etapie, to są małe dzieci, już próbują i rodzice się wręcz tego domagali. Więc nie wiem, dlaczego teraz ten szum o to profilowanie. Ja myślę, że my musimy tym młodym ludziom pozwolić troszkę o sobie decydować, podejmować decyzje. I może się okazać, że to nie jest zły pomysł właśnie takie profilowanie i już na starcie szkoły ponadgimnazjalnej podejmowanie decyzji, w którym kierunku chciałbym pójść. Oni najczęściej wiedzą, bo przecież w tej chwili też były profile w liceach ogólnokształcących. Profile były od zawsze, tylko teraz pytanie właśnie, czy determinacja związana z nową podstawą programową będzie na tyle silna, że przy okazji zdawania egzaminu dojrzałości, a tym samym wyboru szkoły, nie powstaną pewne problemy, kiedy młody człowiek stwierdzi, że właściwie może nie ten kierunek, a inny kierunek studiów? Tymczasem? Sądzę, że tutaj będzie dużo zależało od wsparcia też rodziców i szkoły.
i doradców zawodowych, którzy są już w tej chwili nawet w gimnazjach, prawda? Więc oni powinni ukierunkowywać tych młodych ludzi. I no, myślę, czyli że realia w tej chwili wolnego rynku docierają także do polskich natomiast szkół. Jeszcze pozwolę sobie dodać jedną rzecz, że tu będzie dużo zależało od nauczycieli i w ślad za tym od dyrektora, jak będzie doskonalił swoich nauczycieli, jeśli chodzi o te nowe zagadnienia. Bo nauczyciel, pani redaktor, on musi podążać za uczniem, nie uczeń za nauczycielem, prawda? Więc tutaj mam na myśli tą indywidualizację. On musi wiedzieć, jak pracować z uczniem słabym, jak z bardziej uzdolnionym, jak rozwijać jego zainteresowania, uzdolnienia. I wtedy myślę, że to się wszystko poukłada. No ja jestem dobrej myśli, oby tak było. Szkolnictwo zawodowe, coś, co właściwie przestało istnieć po transformacji politycznej i szkoły zawodowe powoli zamykały swoje podwoje, nie przyjmowały do szkół, to były lata 90. W konsekwencji okazało się, że brakowało rąk do pracy, specjalistów w danym fachu. Teraz szkolnictwo zawodowe, rozumiem, znów skręca w inną stronę, to znaczy powstają nowe szkoły zawodowe. Tak, ja już nie będę mówiła, bo wspomniałyśmy o tych szkołach, które znikają z mapy szkół. Natomiast nowością jest to, że jest nowa klasyfikacja zawodów. To jest wykaz zawodów, ale do każdego zawodu są kwalifikacje i one też powstały nowe. Nie może być do każdej klasyfikacji więcej jak 3 kwalifikacje. Co to oznacza? Szukam jakiegoś, no właśnie, przykładu, a nie jestem czy tu. Czy to oznacza, że to jest reaktywacja? Ale na przykład elektryk, szkół, tak? Elektryk, ogólnie elektryk, ale kwalifikacją może być monter urządzeń, tak? Czy no jakiś inny specjalista w dziedzinie związanej z elektrycznością. Czy to oznacza reaktywację szkół zawodowych, szkół technicznych? Będą technika, oczywiście będą technika. Jeśli chodzi o, dobrze, że pani wspomniała o szkołach zawodowych, bo tu warto młodym ludziom też powiedzieć, że dotychczasowe 2-3-letnie szkoły zawodowe będą obecnie 3-letnie i to jest fajna rzecz, że po ukończeniu tej szkoły, ponieważ podstawa programowa jest dla nich ta sama, która w pierwszej klasie liceum, więc oni po 3 latach, jeśli będą mieli takie życzenie, mogą iść do 2. klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ale jednocześnie mogą, to jest również nowość, będą organizowane kursy kwalifikacyjne w ramach, no właśnie, tych kwalifikacji różnych, kończące się egzaminem i do każdej kwalifikacji będzie odrębny egzamin. Po każdym uczeń otrzymuje świadectwo, a jeżeli to są 3 kwalifikacje, to po ostatniej otrzymuje już nie świadectwo, tylko dyplom, że załóżmy on ma dyplom elektryka, czyli we wszystkich kwalifikacjach. On jest specem. Jakie będą najważniejsze konsekwencje wprowadzenia, czy to podstawy programowej, czy wszystkich tych nowości, które od 1 września będą do tych szkół wprowadzane? Pani zdaniem, najważniejsze konsekwencje. Najważniejsze konsekwencje. Dla mnie słowo konsekwencje to brzmi tak dosyć pejoratywnie. Zwykle efekty. Kończy się, że tak. Jakie będą efekty? No trudno dzisiaj, pani redaktor, będzie jednak więcej mówić specjalistów, o tych będzie efektach. Ale za jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uważam, że tak. To jest ogromna praca dla dyrektorów w obecnym roku, a może najbliższych 3. Organizacja tych kursów to jest jakby kolejne wyzwanie, ale efektem będzie więcej na pewno specjalistów, większe możliwości dla tych młodych ludzi, a więc na rynku pracy również jakieś większe, szersze możliwości. A jednocześnie, no tutaj już nawet idę dalej, to szkolnictwo takie ustawiczne, że będą mogli z tego korzystać, że nawet dorosły człowiek będzie mógł z tego skorzystać i cały czas szkolić się, kształcić, podnosić swoje kwalifikacje. A odpowiedzialność za wybór ścieżki nauczania? Czy ta podstawa programowa narzuca rzeczywiście licealistom większą odpowiedzialność? Ja myślę, że odpowiedzialność jest zawsze. Dla wszystkich, dla całej społeczności szkolnej, począwszy od ucznia po dyrektora szkoły. Natomiast ważne jest, żeby ci młodzi ludzie, żeby tutaj jest też rola dla pedagogów, dla wspomnianych doradców zawodowych, żeby tych ludzi nauczyć, brać młodych ludzi, brać troszkę na siebie odpowiedzialność i doprowadzić do tego, żeby to oni chcieli
uczyć się, kształcić się, zdobywać wiedzę i kolejne umiejętności. A wspomnę jeszcze, że dla tych młodych ludzi kształcących się w zawodach ta podstawa programowa ogólna jest też bardzo ważna, bo to nie chodzi o to, żeby ten elektryk potrafił, prawda, ten kabelek poprowadzić i nic więcej. On musi mieć też ogólną jakąś wiedzę, prawda, z różnych zakresów. W ten sposób kończymy pierwszą część rozmowy na temat dolnośląskiej edukacji. Więcej za tydzień. Ja już dziękuję pani za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Thank you.